Blender to fajny program, co nie? Możemy w nim modelować, teksturować, renderować, rigować, animować, składać filmy i pewnie jeszcze masę innych rzeczy. Ale czasami zdarzają się w nim pewne problemy. Przy pierwszym wejściu w świat 3D Blender jest bardzo fajnym wyborem, bo mamy wszystko w jednym miejscu i to jeszcze za darmo. Ale z czasem zaczynasz odkrywać, że niektóre jego elementy jednak są dość ograniczające. Przez co wyruszasz na poszukiwanie programów, które konkretne zadania mogą wykonywać nieco szybciej i lepiej. I tym sposobem osoby korzystające z Blendera często używają również Substance Paintera do nakładania tekstur, Cascadure do tworzenia animacji, czy na przykład Marvelous Designer do symulacji ubrań albo ZBrusha do rzeźbienia. Każdy z tych programów zajmuje się tylko jedną, konkretną czynnością, więc zazwyczaj jest w tym lepszy niż Blender, który ma w sobie dosłownie wszystko, ale nic na absolutnie najwyższym poziomie. Tylko dodawanie takich programów do swojego arsenału zazwyczaj kończy się na tym, że masę czynności wykonujemy poza Blenderem, a w nim siedzimy tylko nad modelowaniem albo renderowaniem. Do renderowania też można podpiąć inne silniki renderujące, jak na przykład V-Ray czy Renderman. Ale dlaczego nikt nie pomyślał o modelowaniu? Blender bazuje na geometrycznych obiektach złożonych z wierzchołków, krawędzi i ścian. Nieważne jak skomplikowany jest obiekt, jego części składowe zawsze będą dokładnie takie same. Takie podejście samo w sobie jest całkiem dobre i stosuje je większość programów do grafiki, ale czasem potrafi sprawiać problemy. Modelując musimy zwracać uwagę na topologię, bo jak olejemy ten temat, to dostaniemy coś takiego. Niezbyt fajny efekt. I dlatego powstał taki program jak Plasticity, ale o tym zaraz. Kojarzysz coś takiego jak CAD? To są takie dosyć mocno skomplikowane programy, używane do bardzo precyzyjnego modelowania i rysowania. Tylko po co o tym wspominam? Mówię o tym dlatego, że one używają innego patentu na budowanie obiektów. Zamiast wierzchołków, krawędzi i ścian, korzystają pod maską z mega złożonych obliczeń matematycznych, dzięki którym są w stanie modelować bez zwracania uwagi na geometrię, którą tworzą. No i dokładnie to podejście obrali ludzie tworzący Plasticity. Tylko ubrali to w bardzo prosty i przyjemny interfejs oraz skierowali do twórców gier i takich bardziej artystycznych projektów. Popatrz tylko na to. Zrobię takie same modele w obu programach. Z lewej mamy Blendera, a z prawej Plasticity. Zauważ, jak szybko mogę uzyskać finalny efekt. A w dodatku dalej mam nad tym pełną kontrolę i mogę dowolnie wprowadzać modyfikacje bez konieczności grzebania głębiej i usuwania poszczególnych ścian, z których ten model się składa. Zwyczajnie zaznaczam element i przesuwam go w bok, a reszta dzieje się z automatu. Jeżeli to Cię jeszcze nie przekonało, to spokojnie. Mam jeszcze lepszy przykład. Kula. Wygląda dosyć normalnie, co nie? To może wytnijmy w niej dziurę, żeby było nieco ciekawiej. W Blenderze już się coś zaczęło psuć, ale przecież możemy to naprawić, zmieniając cieniowanie na Auto Smooth. Naprawione, co nie? Na razie tak, ale co by się stało, jakbyśmy chcieli dodać do tego lekkie zaokrąglenie? W Plasticity klikam na krawędź, pociągam i gotowe. A w Blenderze no nie jest tak prosto, delikatnie mówiąc. Najpierw muszę zaznaczyć całość ręcznie, bo system zaznaczania kompletnie zgłupiał. A później robię bevel i znowu jakaś masakra. Wszystko się kompletnie psuje, bo geometria zaczęła nachodzić na siebie, tworząc takie problemy. Możemy to poprawić, czyszcząc geometrię ręcznie albo korzystając z add-onów, które automatyzują ten proces. Ale po prostu z założenia ten system geometryczny nie jest najlepszym rozwiązaniem do tego typu sytuacji. A to tylko taki prosty przykład jak wycięcie dziury w kulce. Jest jednak coś, czego Blender zupełnie nie potrafi i prawdopodobnie nigdy nie będzie potrafił. W Plasticity nosi to nazwę Loft. A w Blenderze nie nosi nazwy, bo nie ma takiej opcji. Patrz, mam sobie kilka takich kształtów. Zaznaczam je, klikam Loft i zostały automatycznie połączone, tworząc cały obiekt. Gdybyśmy mieli to zrobić na bazie standardowej geometrii, to zajęłoby nam to niesamowicie dużo czasu, bo musielibyśmy tworzyć to ręcznie, robiąc różne wygibasy z geometrią. A tutaj jeden przycisk i gotowe. Możliwe, że teraz myślisz sobie, spoko. Całkiem fajny program, ale co z tego, że wymodelujemy w nim fajny obiekt, skoro i tak nie będziemy go mogli nigdzie wykorzystać. No i tutaj pojawia się świetna opcja eksportu, która z automatu konwertuje te dziwne matematyczne obliczenia, o których mówiłem wcześniej, na standardową geometrię, którą rozumie taki Blender, Unity albo Unreal Engine. Całość sprowadza się po prostu do wybrania typu geometrii. Czy chcemy trójkąty, czworokąty czy n-gony, czyli wielokąty składające się z większej ilości wierzchołków niż 4.
i dopasowania gęstości, czyli innymi słowy szczegółowości. Wszystko wizualizuje nam się na bieżąco, więc jak jesteśmy usatysfakcjonowani, to zwyczajnie wciskamy Enter i tyle. Importuję ten plik w Blenderze i mogę narzucić na niego dowolne materiały, a później walnąć jeszcze jakiś fajny render albo nawet edytować jego szczegóły, czy przenieść do Unity albo Unreal Engine. Nie wiem jak tobie, ale dla mnie to naprawdę super sprawa, która może bardzo przyspieszyć mój proces modelowania nieco trudniejszych obiektów. Zdecydowanie będę korzystał. Jeżeli tobie też wydaje się to fajne i przydatne, to możesz pobrać Plasticity z ich strony. Link w opisie. Jest tam darmowa wersja na 30 dni, a najtańsza płatna to $99, ale jeżeli dalej będzie mi tak przyspieszało robotę, to całkiem możliwe, że sprawię sobie taki prezencik.